Cześć, dzisiaj szaro buro na zewnątrz, niestety już prawie zima, ale dzisiaj powiem Wam na temat toników z kwasem salicylowym, które są często zalecane dla osób, które mają problemy ze skórą, na przykład trądzik, i to niezależnie oczywiście od tego, w jakim wieku jesteś, czy jesteś młodzieżą, czy gdzie tutaj jest oczywiście boom hormonalny, czy już jesteś powiedzmy tu po 20 roku życia i trądzik się albo pojawił, albo jest kontynuacją właśnie z tych lat nastoletnich. I oczywiście trądzik jest chorobą skóry i tutaj warto pójść do lekarza i zdiagnozować, jaka jest przyczyna, ponieważ nawet gdy będziemy mieć najlepsze, najdroższe kosmetyki, które mają nam załagodzić te zmiany, to one faktycznie tylko nam załagodzą zmiany, ale nie zlikwidują problemu, więc tutaj oczywiście mogą to być hormony, może to być zła pielęgnacja, czyli skóra jest niedostatecznie oczyszczona, może to być po prostu nasze, wiecie, rozdrapywanie tego, czyli nasze pazury tutaj wchodzą w grę i tutaj rozsiewamy tylko, tworzymy stan zapalny. No i może to oczywiście być jeszcze praca, stres i masę innych rzeczy, dlatego warto znaleźć przyczynę i ją zlikwidować i wtedy możemy, wiecie, bez żadnych maści, które naprawdę, czy te antybiotyki, które mają naprawdę też bardzo mocne działanie na naszą skórę, zazwyczaj mocno wysuszające, i no i to też jest dość niefajne, prawda, bo wtedy często spadamy z deszczu pod rynnę, z jednego problemu w drugi. Dobra, kwas salicylowy w domowej pielęgnacji jest stosowany w małych stężeniach, najczęściej to są kremy bądź toniki różne, no różnej maści kosmetyki właśnie z kwasem salicylowym są zalecane dla osób, które mają problemy z trądzikiem, z cerą mieszaną, tłustą, mocno przetłuszczającą, przepraszam. I jak sobie z nimi poradzić, żeby nie przesadzić, żeby skóra była jeszcze, wiecie, w międzyczasie jeszcze nawilżona, bo tutaj, że my matujemy dość mocno, tutaj osuszamy naszą skórę, to też może tworzyć różne problemy. Możemy wejść w stan skóry odwodnionej, czyli to nie jest rodzaj skóry, tylko to jest stan skóry, który jest spowodowany też konkretną przyczyną. Ja Wam dzisiaj pokażę dwa toniki. Jeden, który się mi nie sprawdził, i drugi, który jest jego zamiennikiem i który faktycznie ma takie działanie troszeczkę lżejsze, ale które czuć i widać na skórze. Dobrze, więc tym bohaterem, tym spod ciemnej gwiazdy, to jest Clinique Anti-Blemish Solution. Dla mnie ta seria była zbyt ostra, źle zostałam poinformowana, jak tego kosmetyku używać, ponieważ mi powiedziano, że ten tonik mam używać rano i wieczorem, normalnie, standardowo, po umyciu buzi, przed kremem. No i zrobiłam tak, 4 dni chyba z rzędu, potem skóra była tak wysuszona, odwodniona, sterczały skórki jak po takiej konkretnej, mocnej eksfoliacji i potem naprawdę nie mogłam sobie pomóc, nie mogłam doprowadzić tej skóry do takiego stanu normalności. Ona była cały czas wysuszona, te krostki, które tam gdzieś były, to lekko wyschły albo po prostu zrobił się taki czop na skórze, a pod spodem tam coś naprawdę próbowało wyjść do zewnątrz, a nie mogło, więc zrobił się stan zapalny dość głęboko, który, jak wiecie, bynajmniej te osoby, które mają problemy z trądzikiem, to te głęboko krostki są naprawdę bardzo bolesne, więc stan skóry się pogorszył. No i tyle było z tego wszystkiego, tak sobie pomogłam. I po jakimś czasie, chyba po paru miesiącach, byłam z moją znajomą w Superfarm i porozmawiałam sobie z dermokonsultantką, która miała chwilę, a że ja lubię sobie porozmawiać, więc stanęłam z nią tam powiedzmy 10-15 minut i porozmawiałyśmy. I tutaj zupełnie była inna reakcja ze strony tej pani. To znaczy ona się wypytała najpierw, bardzo dużo informacji ode mnie wyciągnęła na temat tych wcześniejszych moich doświadczeń, na temat mojej skóry, jaka ona jest, jak reaguje na konkretne kosmetyki, jaka jest moja pielęgnacja, czy na przykład tam moje pazury często wędrują na mojej skórze, czy to, wiecie, jaka może być przyczyna tych moich zaskórników, które niestety często, mimo iż to była taka drobna kaszka, to ona się przeradzała w jakiś właśnie stan zapalny. No i tak porozmawialiśmy sobie dobre kilka minut, dostałam dobrych kilka rad i dostałam również polecenie, aby zakupić sobie ten produkt. To jest marka Taupa, dość tania, dobrze znana i z tego, co mi się wydaje, chyba polska marka. I to jest seria Dermoface Sebion. Ma to działanie
normalizujące i matujące, jest przeznaczony dla skóry wrażliwej, mieszanej, tłustej oraz problematycznej. Także widzicie, tutaj producent wziął już pod uwagę, że skóra, mimo iż jest gruba, tłusta, czyli ma problemy z przetłuszczaniem się, może być również skórą wrażliwą. I dlatego porównując te dwa kosmetyki, ten ma bardzo łagodne działanie. No naprawdę to jest hardcore, jak dla mnie. I co jeszcze dostałam w pakiecie? Poradę, jak tego używać. I to było chyba jedną z najistotniejszych rzeczy i najważniejszych, które otrzymałam od tej pani, ponieważ w 15 minut ja naprawdę dużo się dowiedziałam i dużo właśnie tych rad wprowadziłam u siebie do pielęgnacji. Potem jeszcze dokupiłam peeling kawitacyjny i naprawdę można było zapomnieć już o problemie z zaskórnikami. Więc teraz Wam porównam te dwa kosmetyki i powiem, dlaczego Taupe jednak lepiej się u mnie sprawdza. Ten produkt prawie jest zużyty, jak widzicie, ale mam jeszcze niestety jedno opakowanie, które no, tutaj przelałam troszeczkę do tamtego, więc tamto jest prawie pełne. Więc to kosztuje, Clinique kosztuje około 100. Dostępny w perfumeriach, na internecie też można kupić go swobodnie. To kosztuje jakieś 20 parę złotych, max chyba 30. Wydaje mi się, że to na pewno 30 zł nie przekracza. I jest dostępne w Superfarm na pewno, ale myślę, że w Rossmanie czy w jakiejś innej drogerii też można by go znaleźć. Obydwa mają alkohol i dość na wysokim miejscu, bo na drugim miejscu. Kwas salicylowy jest porównywalnie chyba w tym samym miejscu, gdzieś tam na piątej pozycji. Tutaj wiem, że jest chyba użyta glinka biała i poza tym jakieś ekstrakty jeszcze, ale naprawdę nie mam opakowania. Nie wiem, jakie tam są jeszcze rzeczy użyte. Tutaj pisze, że oprócz kwasu salicylowego mamy jeszcze ekstrakt z kory cynamonowca, cynk, ekstrakt z miry i kwas mlekowy. I jakie jest ich działanie, jakie jest odczucie, podczas gdy nakładamy te kosmetyki? Tutaj, gdy nałożyłam to na twarz, czułam, jak alkohol paruje z mojej skóry. Jak był nałożony gdzieś tutaj na policzkach, na nosie, to bardzo mocno gryzł po oczach, czyli był dość agresywny. Uczucie na skórze było, no, była bardzo sucha, ściągnięta, więc zupełnie zbyt mocne dla mnie to działanie. Tutaj jest zupełnie inaczej, ponieważ nie czuć tak bardzo alkoholu na skórze, ale czuć takie ciepło, takie lekkie mrowienie. I jeśli na przykład po peelingu gdzieś tam mamy jakieś drobne ryski, gdzieś drobne ranki się pojawiły, to czuć również pieczenie. Także to jest naprawdę istotna różnica między tymi dwoma produktami. Nie jest bardzo mocno ściągnięta ta skóra. Oczywiście tutaj na partiach suchych czuć, że ona jest sucha, ale tutaj na strefie T jest naprawdę bardzo przyzwoicie. I oczywiście po obydwu kosmetykach z kwasem salicylowym, po tych dwóch tonikach, trzeba użyć naprawdę bardzo mocnej emulsji do nawilżenia, mocnego kremu, naprawdę, który dość dobrze nawilży, ponieważ tutaj ten kwas salicylowy ma działanie bakteriobójcze, matujące oraz działanie eksfoliujące, czyli też złuszcza nasz na skórę, więc może się pojawić, że podczas używania przez kilka dni te kosmetyki, skóra będzie się łuszczyć, to jest zupełnie normalne. Mamy tu alkohol i mamy kwas, więc tutaj trzeba naprawdę z głową tego używać. No i jakie rady dostałam od tej bardzo miłej pani w tym sklepie, to powiedziała mi tak, żeby ten kosmetyk, niezależnie jakiej on jest marki, używać jako uzupełnienie pielęgnacji, żeby nie nastawiać się jako na jedyny tonik w naszej codziennej rutynie i nie używać go rano i wieczorem, bo przesadzimy. A nasza skóra, wiecie, jest tkanką żywą, więc ona może różnie zareagować. Może iść w przesuszenie, ale może iść w tą stronę, że będzie się jeszcze bardziej przetłuszczać, jeszcze będzie właśnie ten problem będzie jeszcze bardziej stopniowany, więc tutaj możemy sobie zrobić kuku. I powiedziała mi, żeby stosować to tak, albo 2-3 razy w tygodniu, na przemian z tonikiem nawilżającym, albo i najlepiej stosować go miejscowo, czyli tam, gdzie jest problem, nałożyć go i jeśli to jest, powiedzmy, są to jakieś pojedyncze zmiany, gdzieś tutaj 2-3 kroski mamy, użyć walcika do uszów i nałożyć w te miejsca konkretne, tam, gdzie chcemy to miejsce zdezynfekować, chcemy troszeczkę wysuszyć to miejsce i wtedy naprawdę tej reszty naszej skóry nie ruszamy, bo ona tego nie potrzebuje.
Naprawdę, to jest bardzo cenna rada, bardzo, bardzo przemyślana. I rozmawiałam też na ten temat z moją panią dermatolog i ona mówiła, że takie kosmetyki są zalecane dla każdego typu cery i powinny być stosowane nie tylko po to, żeby naszą skórę mocno zmatowić, oczyścić i tylko działanie antybakteryjne miałoby mieć miejsce, ale również po to, żeby naszą skórę pobudzić do działania, żeby ją nie zagłaskać na amen nawilżaczami, rozleniwić, ale żeby ją też dać takiego kopa do działania, żeby jednak też sama poczuła, że jest coś nowego, coś tam agresywniejszego na naszej skórze i żeby też sama się zaczęła natłuszczać i nawilżać. Także moim zdaniem to jest naprawdę przemyślane i racjonalne. Do marki Clinique niestety nie wrócę. Ja próbowałam bardzo dużo kosmetyków w formie próbek, różne kremy, sera. Mam parę rzeczy z kolorówki i tak jestem, powiem szczerze, średnio z nich zadowolona. A znam wiele osób, które naprawdę cenią sobie tą markę, są zadowolone i po prostu kochają te rzeczy. I mnie to bardzo cieszy, że trafiły na takie kosmetyki i po prostu się trzymają tego, co się sprawdza. To jest naprawdę bardzo fajne. I no, nie powiem, że to marka jest badziewna, bez sensu i w ogóle, no ale no, niestety ona się u mnie nie sprawdza, więc nie kupuję. I jak mi ktoś tam proponuje coś z tej szafy, to dziękuję i proszę o jakieś inne propozycje. Z tym tonikiem zostanę na pewno, bo naprawdę on bardzo fajnie działa. Już parę osobom już ten tonik poleciłam, są zadowolone. I to nie tylko dziewczyny, ale również chłopcy też. Moja znajoma, która ma bardzo skórę wrażliwą, bardzo suchą, ona też tego toniku używa i jest zadowolona, ponieważ ma skórę mieszaną na strefie, to jest dość mocno przetłuszczająca się, a policzki ma bardzo, bardzo wrażliwe i mówi, że to u niej super działa, jest zadowolona i po prostu no, kupiła tak powiedzmy, na chybił trafi. Może się sprawdzi, może się nie sprawdził. Na szczęście działa, jest zadowolona i jest super. Dobra, gdzie to wszystko? Jak macie jakieś pytania na temat tych kosmetyków, czy na przykład, nie wiem, kwasu salicylowego, czy jakieś tam macie inne pytania, piszcie śmiało na Facebooku, tutaj w komentarzach, czy na maila. Bardzo chętnie odpowiem, jeśli będę znać odpowiedź. Życzę Wam miłego dnia.